Jak tam, Geraldzie, wszystko spakowane na długą podróż? No, znacznik ustawiony. Czy kanapka z szynką jest zapakowana? No, bez tego nie może być podróży, oczywiście. Moment, mamy kanapkę z szynką? To pewnie do użytku. Mamy plastry miodu. Kurde, 12. Można było zielarce sprzedać, choć ją wycyckaliśmy zupełnie. Nie, dobra, jest suszona ryba, też może być od biedy. No, jest browar, widzieliście, tam dwa kufle były obok siebie. Każdy w ilości 3. Więc zaraz wybierzemy się na naszą przechadzkę, tylko jeszcze wiedźmińskie zmysły. O kurde, co to jest? Leże czy zejście niżej? Nie, serio, bo bardzo chciałem, żeby była podróż w tym odcinku, a jak tutaj znajdę tajne przejście? Przeciąg. No Pod spodem właśnie. musi być jakieś Ale pomieszczenie. właśnie, pomieszczenie czy... Chyba powinienem tu Czy posprzątać. skoro przeciąg, to może przejście? Jakiś tunel. Dobra, otwórzmy. Użyto klucza do otwarcia. Skąd miałem, kurde, ten klucz? Aha, od niego, z buta. Dobra, faktycznie. Sorry. Dobra, wszystko wiadomo. Otwórzmy. No i teraz tak, wczyta się nowa lokacja, czy... Nie, po prostu piwniczka. Ale chyba warto było skorzystać z drabiny. Bo delikatne kuku mi się stało aż tak wielkie, że muszę jabłko zjeść. Zaginęła Tamara Stenger, córka krwawego barona. Oooo, zaginięcie na wysokim szczeblu. Mogła zostać uprowadzona. Za jej odnalezienie lub informację o miejscu pobytu czeka wysoka nagroda. No, żeby mnie zaraz zwłok. Kurde, moment, a może znajdę właśnie tutaj. Nie, tutaj coś jeszcze mogłem zbadać. Świeczkę, tylko właśnie co to jest tajne? Przejście. Ciekawe. Nie, przejście w sumie nie. Tajna skrytka, jak już. No ale z grubsza wszystkie skrytki są tajne, dlatego nazywają się skrytki. Ej, dużo nowigradzkich koron. No tutaj nie mogę nic na stole, a może jednak mogę? Coś, jakiś tam podglądzik był? A nie, podpal, nie podgląd. Super piechol, okulista. Niedługo. Dobra, zbadajmy księgę. Czy coś ciekawego? Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. A tak naprawdę był lichwiarzem. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Dobra, z notatek wynika, że... Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana, ej. Ej, dobra, ale pijany wieprz? Wiem, o kogo chodzi, chyba. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Okej, krótkie notatki, czyli jedziemy od góry jednak. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Chodzi o Ciri. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Czyli Ciri. Unika spotkań z ludźmi. Czyli Ciri. Okej, wszystko się zgadza. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska Podgaje. Okej, dobra, wszystko przydatne. Wiedźmy na bagnach, w podgajach pogadać z wieśniakami na ten właśnie temat. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies Moment. uciekł. A, pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Kurde, no, czyli po prostu dziki gon. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Ej, można to było zrobić inaczej? Nie, serio, można to było zrobić inaczej? Chcę zobaczyć, ile mam czerwonych krzyżyków w tym zadaniu. Iść do kasztelu barona, to też będzie można zrobić. Znajdź wiedźmę na własną rękę lub wypytaj o nią mieszkańców Podgajów. No, mogę to zrobić na własną rękę zawsze. Stosy Nowigradu. Skellige. Moment, czyli stop, 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 czyli co? No, w sumie to jest też do zrobienia, poboczne. Poszukiwania. Brudna. Dobra, nieważne. Zakończone. Kermoren, audienca, bla, bla, bla. Rozumiem, że. Główne tutaj, tak? Potenia jak nowa. Ej, no kurde, tutaj dużo czerwonych. No niestety, no dużo. Jeden.
No tutaj niestety nie pokonałem ludzi barona. Szkoda. Nie, okej, dużo innych zadań teraz. Które w takim wypadku ustawić sobie? Może krwawy baron faktycznie. Albo polowanie na czarownicę. No niższy wymagany poziom. Chyba tutaj najpierw. Udamy się do podgajów, pogadamy z wieśniakami, bo dialogi zawsze są świetne. Ale najwyższy czas, kochani, na podróż. Ej, ale zanim to. Jeszcze poziom 5. Coś odblokował? Cholera nic, tutaj od 6, tutaj od 9. Dobra, jeden punkt. Jakby co? No mógłbym w strumień ognia na maksa po prostu zainwestować. Wtedy koszt wytrzymałości jest mniejszy o 50%. 1,5 punktu wytrzymałości na sekundę w walce. No i tak tego używam. Ale z drugiej strony mógłbym na przykład tutaj zasięg Ardu zwiększyć. No albo Wyrden jednak zainwestować. Nie, serio, nie wiem. Autentycznie nie wiem, bo zamieniłbym do 500 punktów niepotrzebnych. Ale to jeszcze może nie teraz faktycznie. Może tutaj wrzućmy trzeci punkt potrzebny. No i będę mistrzem ognia. Najzwyczajniej w świecie. Nie, dobra. To tak, tutaj na pewno nic więcej nie ma. Dodatkowe 100 punktów. O, i tam jakaś bestia. No faktycznie, niewgardzki łącznik zakończony. No i dużo nowych zadań, ale to już sprawdziłem dosłownie chwilę wcześniej. Polowanie jako czarownica jako pierwsze. Ale, tu jest coś do podniesienia. Fiolka. Kurde, niewiele, ale... Lepszy rys niż nic. Dobra, 760 kroków stąd. To nie jest w sumie aż tak daleko. Blisko również nie. Więc płotka. No, ile dotarła ze mną tutaj w te okolice? Pewnie, że jest. Dobra, pozwól, że sam się pofatyguję do ciebie. Up. Skakiwać w ten sposób to nigdy nie jest bezpieczne, Geralt. No, ale inaczej, aby płotka podniosła na ciebie rękę, ale właściwie kopyto, no to raczej kiepsko by skończyła, więc no. Podejrzewam, że ty możesz sobie pozwolić na takie akcje bez żadnych oporów. Totalnie. Ale dobra, najbardziej wysunięty na zachód punkt w tej części mapy. Nie, to pewnie wilki tylko. Nie, serio, bardzo mi zależy na szybkim dotarciu tam. No, tutaj same wilczki faktycznie. Więc nawet nie ma co się zatrzymywać. No chyba, że posłuchać muzyki. Nie, ale faktycznie zbliża się chyba pływanko przed nami. Ale to nawet dobrze, bo wytrzymałość konia się kończy. Dobra, to jest chyba najbardziej wysunięty punkt na stałym lądzie jeszcze. Stop, czy to już jest ta wyspa? Nie, następna za nią. Okej, nie jest blisko, ale stop, czy tutaj gdzieś jest łódź może? No łodzią jeszcze nie pływałem. Cholera, nic nieoznaczone. W innych miejscach łodzi pełno. Tutaj łodzi brak. No chyba, że tutaj, no ale gdzie ja sobie popływam, no a ewentualnie ta łódź. Aż tutaj. Nie, dobra, sorry, ale płyniemy w pław, bo to nie jest naprawdę tak daleko. Ja, na bańkę. Ej, a może nawet pod wodą? Zobaczymy, może coś znajdę. Ale płyń, Geralt, płyń. Wiedźmin czy nie, ale pojemność płuc jest ograniczona. Roślinka, tak? Nie skarb. No dobra, skoro roślinka, to roślinka. Nie będziemy narzekać. No dobra, kroki się zmniejszają, mimo tego, że żadnych kroków teraz nie robimy. Ale właśnie kroki, to stopy są pewnie. Tak po prostu. Albo łokcie, nie no, nie wygląda mi to na łokcie. Raczej faktycznie stopy, no ale ej. Nie trzeba się poruszać na lądzie, żeby przemierzać pewne stopy. To jest miara długości po prostu przecież. Ja, okej, taka powiedzmy odizolowana wysepka, czy coś tutaj znajdę, czy po prostu tylko drzewa. Tak autentycznie. Nie, no wiedźmińskie zmysły nawet nie wykrywają żadnych przeciwników tutaj. Żadnych bestii, żadnych potworów, nic. Ej, tam jakiś statek ewentualnie, zatopiony chyba. Ale w dalszym ciągu szukam czegoś innego. Czegoś, co by sprawiło, oj, jak tam jest łysto, pewnie tam się nie idzie dostać. No ale to jest ta wyspa, którą wyznaczyłem sobie wcześniej. Ej, dobra, teraz nie będę nurkował, choć w sumie to chyba głupi pomysł, bo tam coś mogę znaleźć. Nie, bo chciałem też patrzeć, czy tam się coś dorysuje po prostu, czy zawróci mnie już wcześniej, zanim dopłynę. Nie no, najwyżej i tak będę musiał wrócić, to najwyżej wrócę płynąc pod wodą. Aha, no dokładnie.
Znaczy i spójrzcie. Nawet nie dopłynęliśmy do końca mapy. Jeszcze dużo zostało. No nawet dokładnie wam powiem ile. 123 kroki. No już mnie automatycznie do mapy wyrzuca. Wow, ale czemu pod wodą nagle? No dobra, skoro tak, proszę bardzo, ale... Czemu? Dobra, wracamy do brzegu. Tam nic dla mnie nie ma. Nawet nie mogę tam dopłynąć. No moim zdaniem, wybaczcie, ale to jest mega słaby sposób na ograniczanie terytorium gry. Po prostu komunikat, że tam nie mogę iść? A nie może było wielkich gór zrobić? Ja rozumiem, że tutaj topograficznie by to nie pasowało, no ale ej. W jakiś inny sposób, nie wiem, wiecznie płonący las, kurde, cokolwiek, ale nie tak po prostu. Jesteś tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, zawróć i tyle, dziękuję bardzo, że się wypuściłeś tak daleko. Ale nic ciebie nie czeka, zupełnie nic. Tylko szybki powrót. Nie, w ogóle teraz wracając do zadania pobocznego. Toż nie, w sumie to jest część głównego, no właśnie, polowanie na czarownicę, no to może faktycznie. Dzikość serca na przykład. Ej, pogadajmy z myśliwym, zanim wytropimy czarownicę. Jak daleko to? A, ale najpierw to sobie wyłączę na mapie świata ten znacznik, bo się w ogóle nie przyda. I zmienię go na ten właściwy. Proszę bardzo, dzikość serca. Może uda się jeszcze rozpocząć przed końcem odcinka ten quest, no bo będę musiał tam wrócić. A spodziewam się, że coś znajdę po drodze. Mam zamiar iść prosto, po prostu. W kierunku celu. Nie trzymając się wyznaczonych dróg, na pewno coś znajdę. No podejrzewam płotkę. Ej, no jak kit, że tam stoi. Zaparkowałem konia i on wiernie czeka. No kto by pomyślał. Niby tylko koń. A jaki wierny, lojalny i dobrze wytresowany. No, albo po prostu mądry. Okej, na koniku będzie szybciej. Przez ten wilczy las. Bo wilków tutaj od cholery było jeszcze chwilę temu. No, co jest? Boisz się czegoś? Bo tak zatrzymujesz się w trakcie? No, niezbyt dobrze, niezbyt fajnie. Nekery! No, z nimi mógłbym zawalczyć. I tu jeszcze więcej nekerów. No, nekery dają mutageny, a tutaj dzikie psy już tylko. No, może dzikie psy się zetrą z nekerami właśnie. Ale konik już mniej spanikowany, bo ma klapy na oczach. Ale co, tu już jestem myśliwy gdzieś? I kowal przy okazji? Łe, kurde, dobra, pewnie. Nie będę musiał się cofać do Białego Sadu, żeby... naprawić sobie rzeczy. No jak miło. Ej, konary, kolejna wioska. I tutaj już delikatnie lepszy klimat niż w tej poprzedniej. Niż w Jaworze. Psy śpią, lewitując w powietrzu. Ktoś tam gra na fujarce. Ej, mamy swojego własnego kupca. Kłaniam się. Skąd droga wiedzie? Trudno powiedzieć. Przemierzyłem kawał świata. No w sumie z Rivii chyba początek sam, prawda? A pogadajmy najpierw. Chyba nie najlepsze miejsce dla wędrownego kremarza. Zysk jest tam, gdzie ryzyko. Cóż, że wojna i bieda, życie trwa. A gdzie jest życie, tam jest i handel. Warto tak się narażać dla pieniędzy? Przecież pieniądze nie są najważniejsze. Ja nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu. To włóczę się po świecie. Aha, i przy okazji zarabia. Oglądam nowe miasta, gadam z ludźmi. To lubię i dlatego ryzykuję. Okej, jeżeli pobudki nie są czysto materialne, no to jestem w stanie to respektować nawet. Wrócę okiem na twoje towary. Ej, właśnie, może ma coś ciekawego. Kurde, same skóry. No to okej. Ale nie tylko same skóry. Stalowe płyty wyglądają na ważne. Ale okej, chyba i tak sprzedając mu nawet wszystko, co mam, nie będę w stanie... No nie no, fistek zostawiam oczywiście. Nie będę w stanie chyba... opróżnić jego sakiewki. Nawet sprzedając wszystko. Dobra, dwa bukiety sobie zostawię. Czaszkę też, jedną lalkę. Perfumy też zostawiam, bo to jako prezent dla damy może się przydać. No tutaj chcę kupić wszystko z tych rzeczy, ale ja tego totalnie nie chcę sprzedawać. Książki. Dobra, tutaj mam aż 3, więc mogę to sprzedać. Tutaj mam aż 4, więc 3 jak najbardziej. Tu mam 2, więc 1. I ogólnie jestem bardzo odczytanym człowiekiem. No i widzicie, plaster miodu za 4, tylko skupuję tamta zielarka w Białym Sadzie. Za 14 albo za 18 nawet, więc no u niej bardziej się to opłaca.
No temu się w ogóle nie opłaca nic sprzedawać tak z grubsza, tak teraz sobie patrzę. Ej, nowy poziom i nowy ekwipunek, no też właśnie. Chyba, że tomu sprzedam. Po tym jak się przebiorę. Też mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Zresztą nawet mam chyba pewność, że powtórnie jeszcze się spotkamy kiedyś. Okej, okay, na 100%. Jak to wygląda? No kurde, zdecydowanie lepiej niż to, co miałem poprzednio na sobie. Od razu będę mógł to sprzedać też. No, bo jeżeli będzie zbyt tanie u niego, to zostawię i dam jakiemuś kowalowi na rozwalenie. Na twoje towary. Ile? 51. No nawet... Nie... Kit! Jestem biedny. Muszę sprzedawać takie rzeczy. Bywaj. Mam nadzieję, że... Dobra, tymczasem powiedzcie mi, czy to był faktycznie kowal, czy to tylko kowadło na przykład. Jest dziecko, jest pochodnia, ale tutaj była notatka na drzewie. Z rozkazu komendanta Nilfgaardzkiej Armii, środek, ogłasza się, co następuje. Wyznaczeni mieszkańcy wiosek Podgaje i Konary stawią się pod obozem niedaleko wsi. Podgaje w celu odbycia służby na rzecz cesarstwa. Za uchylenie się od obowiązku grozi kara chłosty. Listy wyznaczonych na poszczególne dni dostępne są u sołtysów. Okej, przymusowy pobór do obcej armii. No Niemcy robili to samo. Widzieliście, jakie mam muskuły? A, będziesz... co, kowalką? Ha, umiesz tak? No umiem, dobra. Ale kowal. To jest ważna postać. W okolicy, zawsze. Zamówienie? A czy politycy zabijają luksusowe prostytutki? Pewnie. Okej. Okay. Ej, można z nim zagrać w karty. Dobra, to ewentualnie po odcinku. Ale najpierw tak, pokaż co masz, to może coś sobie sprzedam. Ojojoj, moment, co to za kartka? Co za świstek? Druga mapa. Ej, pewnie. Oczywiście, jeszcze do tania do tego. Disglare, co to jest? Uhuhu. Czemu nie? Nowigradzki długi miecz za 8. Kurde, czemu nie? Weleński długi też za 4 tylko. Kurde, czemu nie? Kowirski kordzik. Czemu nie? Jeszcze tutaj. Ej, no to jest najdroższy schemat. Kurde, czemu nie? Ołów. Ołów mi niepotrzebny. Ale ma jakieś mistrzowskie przedmioty ze sobą. Miecz z Dorian i weleński długi. Akurat nie potrzebuję, tak się składa. Ej, nie wierzę, u zwykłego kowala można było przedmiot fabularny kupić, no... Nieźle. Coraz z każdym nawet będę musiał gadać. Dobra, okej. Powiedzmy sklepik odhaczony. Bełty rozpryskowe. Różne bełty mogę. Chyba ten gorszy od mojego, ten gorszy od mojego. Choć obrażenia cięte lepsze. Miecz z Dorian. No bardziej już właśnie nowigradzki miecz długi na poziom 5 bym sobie kupił. No i mógłbym go zrobić nawet. Znaczy no, zrobić, nie kupić. Choć kupić zrobienie. O, to bardziej pasuje. Ej, ten myryjski puginał, ale to od pierwszego. Weleński długi też. Aha, to ja od 12 z kolei. Ale Gwennel lepszy. I od poziomu wyżej. I praktycznie za to samo. Już mógłbym sobie go zrobić teraz. No ten już mam przecież, prawda? Aha, i ten zostawmy. Nie, okej. Okay. To naprawy może w takim wypadku. Naprawmy z grubsza wszystko, co mamy. Ej, czy na te buty przypadkiem nie mogłem wrzucić jakiegoś ulepszenia? No bo jeżeli tak, to zaraz to uczynię. Dobra, póki co bywaj. Ale w sumie dobry z niego kowal tak naprawdę. Dobra, czy to mogę na przykład w te papcie wrzucić? Mogę i w papcie, i w pancerz. Okej, okay, co to dało? Ma moc znaku Igni przypadkiem. A tutaj? Nie, sprawdźmy. Nie, Axi, kurde. Tutaj? Igni. O 2%, a tutaj? Nie, też Igni, dobra, Axi to tak po prostu. Ej, dobrze, jest nieźle. Rzekłbym nawet, że jest bardzo dobrze.
Chyba dam sobie radę z odnalezieniem żony, czy tam dziewczyny, ewentualnie narzeczonej. No konkubiny, myśliwego. Teraz tak, właśnie, ale skoro jest i kowal, to też będzie coś, co ulepszy mi tymczasowo moje rzeczy. Dobra, podpalać tą pochodnię, bo niby czemu nie, ale tu właśnie tego szukałem. No i teraz tak, pełen papeć, bo to już naprawdę niedaleko. A koniec odcinka się zbliża wielkimi krokami, prawie takimi wielkimi jak susy Geralda teraz. Córki to baron nie chce? Bo ja mam kilka. Mogę którą? Oj, zaraz zginiesz. Ja syna mogę. Syn lepszy, krzepę ma. No nie, dobra, zagadajmy, może... Co jest siwy? Co jest siwy? Ej, ale po raz pierwszy widzę niemowlę. Lepiej w bagna nie leź. Aha, no dobrze, bo tam wiedźmy, wiadomo. I utopce. A ten tak pijany albo znudzony, że nawet z nim pogadać nie można. Ej, nie, taki góralski trochę strój teraz. Takie barwy. Te czerwone frędzelki. A? Ale stop, to jest tylko chłop. Mi w dalszym ciągu chodzi o... No właśnie. On nie Lena. Ej, a to nie jest przypadkiem twoja kobieta? Nie szukasz sobie innej? A zresztą pogadamy, zobaczymy. Znalazłeś. Czego chcesz? Pomóc. Jestem wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? 5 dni temu, przed Wrzaskiem. Oj, to małe szanse. Ona spała, kiedy wróciłem, już jej nie było. A może po prostu uciekła? No, czy jej szukał? No, to jest oczywiste. Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej? Nie, była normalna jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. A skąd pewność? No dobra, no to jest głupie pytanie, ale szukałeś jej? Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć. Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las. Ani śladu. No to chyba faktycznie pozostaje tylko wiedźmiński zmysł teraz. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się tu z kimś? Hania była... jest raczej skryta. Czasem... Ej, była? Ona czy ona użo... Uj, nie, 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 czyli ona ją zabiła. Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki, spróbuję ją znaleźć. No, tak samo było z mamą Madzi, jak wypaliła kiedyś w wywiadzie, że jej córeczka była, jak jeszcze jej szukali, to już wiedziałem, że coś jest kurde nie tak. No dobra, więc Małgorzata zabiła Hanię. Pewnie. Pewności mieć nie można, ale zagadajmy jeszcze z Małgorzatą. No właśnie, żałobę, to już mówi on, jakby była faktycznie martwa. No to jest tylko 5 dni. Zostaw mnie, proszę. Aha, dobra, czyli ten też nawet nie chce gadać. No może zrobili to w dwójkę. I te poszukiwania to tylko taka zasłona dymna. A oni sobie już teraz wiją własne gniazdko przytulnie. No też tak może być, ale okej, mamy kilka miejsc, które mogę sprawdzić. Dziadku, opowiedz nam bajkę. No, raczej się nie dowiem wszystkiego, ale z Glenną zagadać można. Witaj, ty jesteś Glenna. Miała całkiem niezłe płuca, ale teraz już gorsze, nie wiem czemu. Widocznie zależy od pozycji, jaką przyjmie. Rzeźnik Velen to luksus. Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik? Kiedyś jakieśmy pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko padłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Informacje biorę, jeżeli zechcesz ich udzielić oczywiście. Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami. I ją psie juchy dopadły. No dobra, no mówcie sobie teraz co chcecie, ale... Może ja mam paranoję, ale jak słychać wycie... To może ona się zamieniła w wilkołaka na przykład, albo coś. No nie, tam nie wiem. No dobra, jedno źródło informacji obskoczone. Pozostaje jeszcze drugie. Ale kurde, piękne skoki. No nie, no dzieci raczej bym nie podejrzewał. Może? Mój tata też kiedyś takie robił. Mogę dotknąć?
Lepiej nie. Jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecze, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigradu. No jeszcze nie muszę, bo póki co mam inne sprawy na głowie. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Ciocia Hania, wiesz gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Że trzeba jeść brukiew, bo zdrowa. Kurde, ja głupie dziecko. Jak szło do lasu, z jakąś drugą panią. Gadaj. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć się Nika. Z Małgorzatą. Bankowo z Małgorzatą. To już po niej. Czemu? Uprowadziła siostra siostrę do lasu i ją zabiła. Nikt bo jej mężulek w głowie. Tylko Nilen się nie bał. Ale on jest myśliwym. Kto był z Hanną? Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Z przodu szła, to nie widziałem. No dobra. Dzięki, bywaj. To się wszystko zaczyna łączyć w logiczną całość, ale jeszcze nie teraz, kochani. O rany, ale masz. Ej, dobra. Super. Nie, dobra, kochani, ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!